Arriva, arriva, arriva! Witam serdecznie, to jeszcze nie początek, jeszcze monsterek będzie grzdylony. Wjeżdżam na potrójnej dawce ketonalu. Jest ciężko, ale lecimy z tym, trzeba zarobić na chlebuś. Arriva, arriva, kurwa, ferdorczesz, kurwy syny, naprawdę jest chore, chora bania jest, naprawdę te plecy to mnie po prostu poryły mi kask, nie? Otarłem się, kurwa, o depresję normalnie, albo nawet w niej siedzę. So fucking disgusting shit, bitch ass. Kuflowe mocne otwieram, kurwa, i lecimy, nie? Czy ja jestem Baobab od Magikala? Nie, to nie jestem ja, byczku. Czy wezmę twojego ojca na bramkę albo na rezerwę z chęcią? Guantamarena. Jedziemy, kurwy, do zera. Guantanamera. Dawajcie hajs mi z portfela. Siemanko, wariacie, jak mam zgrubnąć? Jak mam zgrubnąć? Dużo, a tu lipa 10 zł. Byku, 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 byku. Walisz burgery, zapijasz, kurwa, Coca-Colą słodką. Słodką, o Jezu, jak słodką kolą to popijasz. Potem batony, tanie batony, kurwa, tania siła robocza. Po 300 kalorii jakieś Prince Polo napierdalasz. Chłopie, żurek tłusty, kurwa. Paróweczki, ketchupik, musztardka. Boczek smażony, smalczyk, kotleciki, tylko nie, wiesz o co chodzi, nie kurwa smażone na tłuszczu, one mają być smażone w tłuszczu, rozumiesz? One mają być skąpane kurwa w tłuszczu, mają się bulgotać, mają nurkować kurwa, nurkujące kotlety w tłuszczu kurwa. Potem opierdala się człowieku panierką, znowu do tłuszczu, chrup, niech chrupią się, niech kurwa się pluskają, nagle wyskakują, a ty obrzucasz się płatkami owsianymi, potem kukuradzinymi, one znowu chrup, chrup, pływają, na talerz kurwa, ziemniaki, oblewasz masłem kurwa, na bok surówka, kapusta zasmażana, walisz kurwa cztery Prince Polo niebieskie kurwa XXL star i popijasz zimnym, zajebanym Sprite'em. No chłopie, tydzień kurwa i masz taki bęben, że ja pierdolę, nie? Na brzuchu to się opierasz, kurwa, pada se opierasz, kurwa, do FIFA i se grasz, jak na takim stoliczku. Chłopie, chłopie, aż się kurwa głodny zrobił, nie? Aż mi lekko dygnął, jak mówiłem o tym nurkujących kotletach. Gramy już, zaczynamy grać w grę. FC Paris, FC Paris dzisiaj będzie grał normalnie w tego, fifkę. Robimy tak, obraz wyłączam, czat wyłączam, tekst wyłączam. Może to jeszcze raz, bo to może ktoś będzie zszotował, tak. Witam serdecznie na... Nie no, kurwa, nie, muszę jeszcze raz, na spokojnie jakoś. Witam serdecznie, dzisiaj zagramy sobie nową karierę, tryb kariery w FIFA 2020. Wybierzemy sobie, w sumie to już wybraliśmy drużynę z drugiej ligi, z zaplecza, z którejś mocarnych lig. Będzie to dokładnie FC Paris z francuskiego Ligue 2, no kurwa, druga liga francuska, FC Paris, przejmujemy ten klub, będziemy napierdalać. Naszym celem jest wywindowanie tego klubu do pierwszej, pobierz najnowsze składy, do pierwszej ligi. Do pierwszej ligi francuskiej i dojście w pucharach co najmniej do 1/4. Kariera menadżera, wciskamy, proszę bardzo. Okej, okay. Wybierz menadżera, który byłby najbardziej zbliżony do naszego José Rudiniego, czyli no do mnie, no bo chodzi, no gramy mną. Okej, okay. Który, no ja już chyba widzę, chyba widzimy, tak? Zakolka piękna, aż tu mnie kurwa się odbijają, aż razi. Chyba nie, chyba gościu za kolami, co? Dawaj zakolaka, no nie dziwi mnie to, no. Zakolaczek aktywacja. Wybieramy zakolaka, José Rudini. José Rudinho. Narodowość oczywiście Polska, prosto z Krakowa. Przyjechał nowy menadżer, Polska. Okej, okay, głowa. Okej, okay, nosek, mam nadzieję, że do... O Jezus, co się dzieje, jak to się zmienia? Aha, karynacja, oczy, brwi, nosek. Nosek to musi być bomba jak skurwysyn. Wielki kulfon, szukamy. Nie, to jest ten, opadający kulfon. Tak, to jest to, no kurwa, lepszego nie znajdziemy. Dobra. Brwi. Brwi mam akurat ładne, kobiece. No niech będzie. Oczy mam niebieskie. A, wkurwiony, o. José Rudinho wkurwiony, nice. Blady. Czekaj. Twarz. Aha, bo tu jeszcze są takie standardowe twarze. Czekaj, tu się popierdoliło. Karynacja. No blady jak skurwysyn musi być chłop. O, to jestem ja. I jak pod to będą rude włoski. Ten nos opadający. O, opadający kulfon jest. Usta. No w sumie tak, jak gram, to mam takie zawsze szczękościsk. Jak musimy Fedorną na żar, pewnie. Policzki i szczęka. Nie no, szczęki to nie mam takiej playboyowej. Mam bardziej okrągłą twarz. Dobra, podbródek. Uszy. Kurwa, a do menadżera gram, czy co ja kurwa gram? W RP? Fryzura. Zarost. Dobra. Nie, fryzura jest dobra. A gdzie się zmienia kurwa kolor włosów? Co jest kurwa z tym? Noż kurwa. Aha, już wszystko wiem, dobra. Już wiem, na dole jest kolor. Dobra, powyzywaliście już? Dobra. Kolor. A nie ma wrednego rudego? O, jest, to jest rudy. No. Myślę, o, jaki zakole piękny.
Ale prześwicik, kurwa, byku. O kurwa! Ja nie wiem, czy to nie jestem ja w ogóle. Ale jaja. Stroje? No nie, no gościu. Ej, ja cię kręca. No José Rudy, tylko ta koszula może. Bez krawatu, co? Ale się błyska. Wypierdalaj mi z tym krawatem. Bez krawatu, buty. Nie, buty, Rudy musi mieć przechujowe buty. Tak, trampki do galowych, tak. Trampki do galowych. I do tego wsadził mu, kurwa, skarpety. Czerwone. Widać, pięknie. Nie, no to jest... Nie, to jest gość, to jestem ja. O kurwa. José Rudinho, on istnieje. Informacje. Uwaga, poniżej pod informacje są. To jestem ja, byczki, patrzcie. Czemu się to, kurwa, nie obraca? Ale jaja. Dobra, informacje. Mamy to. Polska. José Rudini. No piękne zakole. A, opaska na łeb. Właśnie, może da się opaskę wpierdolić. Dobrze gadasz, gościu. Kurwa mać. Ale nie, ja chcę samą opaskę. O Jezu, teraz straciłem te zakola. Nie. A jest zakolak z akcesoriami? Jaka dyskryminacja. Gadżety mają tylko goście z długimi fryzurami, z dreadami. Ale jest taki zwykły Polaczek z zakolami nie może mieć już, kurwa, akcesoriów. Żałosne, ja pierdolę. W chuj żałosne. Bo ktoś ma prześwitów trochę, kurwa, już, frajer. Teraz te zakola straciłem, no szkurwa mnie tu pokurwi. Nie, tamte były lepsze. Tamte były w tamtych zakolach się zakochałem. O, jest. Placek na głowie, zgadza się. Dobra, zgadza się. Niestety, nie dla nas opaski. Myślę, że José Rudinho jest gotowy. José Rudinho właśnie jedzie w pociągu. No, gniazdo. Tam wylądują nasze trofea. To jest miejsce na pierwszy puchar, to gniazdo. Dobrze, José Rudinho, narodowość polska, dalej. Lecimy. Okej, okay. Domino's Ligę, czyli to są tam pizza Domino's, kurwa, zaraz będzie zamawiana. Okej, okay. Wybraliśmy wcześniej FC Paris. Paris FC, popatrzcie się. 2,5 gwiazdki. Sukces krajowy bardzo wysoki. Finanse niskie. Bardzo niskie. Rozwój młodzieży niski, kurwa. No nic tam po prostu, kurwa, nie ma. Paris FC, 1969 rok, to jest rok założenia klubu. Klub Paris FC został założony w 1969 roku. Jego siedzibą jest miasto Paryż. Klub gra w lidze Pizza Domino's Ligue 2, drugim szczeblem w systemie ligowym kraju Francja. Budżet transferowy 4 miliony. Wartość klubu 12 milionów. Dobrze, mamy to, mamy Paris FC, wybieramy. Już? A nie ma żadnego, jakichś zdjęć, kurwa? A, ustawa zasady, okej. Okay. Trudno, jaki legendarny, co oni są pojebani? Jaki sobie dać? Zawodowiec, nie? Masz spore doświadczenie FIFA i lubisz wyzwania. Lubię wyzywania ludzi, ale wyzwania nie bardzo. Amator, no nie, no już trochę gram, trochę zmarnowałem życia. Nowicjusz, za proste. Zawodowiec, co? Chyba zawodowiec. No bo nie oszukujmy się. Ja prezentuję klasę światową, ale ma być dobra zabawa, tak? Nie chcę tu się pocić przy tym kompie. Nie, no bo to nie, no tak, bądźmy realistami. Zajmę się klasę zawodowy. Zawodowca, co? Zawodowiec! No dobra, klasa światowa, kurwa! Niech będzie! Jebać! 4 minuty? Czy 5? Ustaw długość jednej połowy. 5 czy 4 minuty? Dobra, damy 5 minut. Waluta Eurasy, rozgrywki, no proste! Transferowe włączone, Union Park Stadium. Wybierz i ustal nazwę stadionu, którego ma zespół korzystać twój... A to ja nie mam swojego stadionu? Molton Road, Arena Dio, Coty Lane, Estadio Prezident Gilope. Żeby się łatwiej wymieniał, Stadion Hongkong, Olympic, Esta Point Arena, Stadio Clasico, El Libertador, Estadio El Medio. Estadio El Medio. Nie. Stadion 23 maja. O, to brzmi. El Grandioso. El Grandiosi. Ivy Lane, Stadio Municipal, Wall Stadium, Arena del Contendero, Stadion Fefcy, Estadio de las Artes, Aloha Park, Stadion Algidei, Stadion Europa, Europark, Town Park, Union Park Stadium, Estadio Presidente Gelope. Estadio Presidente. Skurwysynu. Waluta, damy złotówki? Damy w Eurasach. Union Park Stadium. Estadio Presidente de Lopez. G. Lopez. Presidente. Estadio Presidente. La Grande. Piccia Capicciosa będzie. No nic nie daje. Dobra. Mamy to. Mamy dalej. Wybierz. Okej. Okay. No to co? Eurasy. 5 minut. Połowa. Klasa światowa. Dalej. Wow, zaskakująca decyzja. Biorąc pod uwagę liczbę nazwisk, jakie padały, zaskoczeniem było, kiedy władze klubu ogłosiły, że nowym menadżerem stanie José Rudinho. A co tak szybko, kurwa? Dobra, stwórz nowy plik kariera. Rudini. Zaproszony na turniej klub Paris FC został zaproszony do wzięcia udziału w towarzyskim turnieju przedsezonowym. To wspaniała okazja do poznania wszystkich zawodników, poeksperymentowania z różnymi opcjami taktycznymi i przygotowania zespołu do trudu sezonu. Najlepszy drużyny turnieju otrzymał nagrodę pieniężną. Możemy wygrać pierwszą gotówkę, widzowie, kurwa! Pokrzapy na czacie, ja pierdolę! Przejść do zaproszeń, oczywiście. Zobaczymy, jakich rywali mamy. Puchar Mistrza, ja cię kręcę, ja cię pierdolę. Mamy tak, chuj nie znam tych klubów. Tarcza Starego Kontynentu, jakaś koniczyna, to była Panathinaikos, nie mam pojęcia. Ale tutaj widzę polski zespół. Mamy Hull City, angielski, Heraklesa, kurwa, Wisłę Kraków mamy.
Proste, chyba ten europejski puchar narodów. Co, jedziemy do Holandii? Do Holandii lecimy, co? Proste, że do Holandii lecimy. Bierzemy walizki. Ja jeszcze w ogóle nie poznałem piłkarzy i się nie znamy w ogóle. Nic nie wie. Jest, mamy. Bierzemy Pogczampa tutaj. Europejski puchar narodów. Witam serdecznie, dzień dobry. Ja nazywam się José Rudinho. Wchodzę do szatni. To jest kurwa, siemanko. Trening, podnoś atrybuty. O, tu jest sporo rzeczy. Czekajcie. Za chwilę się zapadamy z zespołem, to jeszcze nie czytamy. Biuro, idziemy do biura, bo tam kurwa szef dzwonił. Mówi, że tam José Rudinho musi zgłosić do biura. Dobra, zobaczymy, powiadomienia. Zarząd klubu Paris Saint-Germain. Rozumiem doskonale, że pan cały sztab szkoleniowy i wszyscy piłkarze macie ze sobą bardzo trudny wieczór, wyczerpujący sezon. Tym bardziej doceniamy, że zgodził się pan na wzięcie udziału w turnieju. Ale chłopie, ja dopiero zacząłem pracę, kurwa. Ja nie grałem z tymi chłopakami jeszcze. Co ty w ogóle pierdolisz? Macie gotowca przygotowanego co roku i wysyłacie to samo? Już mi się to kurwa nie podoba. No ale dobra, udam, że tego kurwa nie było, ale ja dopiero zacząłem robotę. Ja pierdolę. Będzie to pewno wspaniała okazja do przyjęcia się w drużynie oraz poeksperymentować. To już wiem, no. Przy okazji klub może też zyskać nowych kibiców. W fazie grupowej naszym piłkarzem przyjdzie się zmierzyć z następnymi drużynami. FC Groningen, Herakles Almao, Brombly. Ale gdzie z Wisłą? Czy my z Wisłą grać? No już, kurwa, w chuja walicie na samym początku, kurwy. Okno transferowe już otwarte. Proszę pamiętać, że wartość zawodnika zależy do jego formy, długość pozostałego mu kontraktu, roli w klubie i wielu innych czynników, które ostatecznie decydują o tym, za ile można go kupić. Mhm. Kiedy uznam to stosowne, będę przekazywał panu swoje uwagi, by dać panu lepsze rozeznanie. Okej. Okay. Dziękuję, panie dyrektorze generalny. Ale decyzja należy do mnie. Zarząd klubu FC. Witam serdecznie. Bardzo się cieszymy z możliwości współpracy z panem i mam nadzieję na wiele sukcesów. Paris FC to klub osiągający dobre wyniki nie tylko na boisku. Mamy silną markę, którą należy chronić, działalność biznesową, którą należy rozwijać i kibiców, o których należy dbać. Właśnie tak. Zauważywszy na pozycję klubu i nasze długoterminowe plany zważywszy na pozycję klubu i nasze długoterminowe plany, uważamy, że powinien pan się skoncentrować na następujących obszarach. Słuchamy, jakie mamy cele, kurwa. Sukces krajowy. Jak dobrze sposobie radzić sobie w lidze i krajowym pucharze. Przedstawiam panu konkretne cele. W naszych kategoriach tego miał pan jasność, jakie nasze oczekiwania. A gdzie one są? Pierre Rocher przesłał nam swój pierwszy raport z kraju Francji. Znalazł łącznie 15 zawodników odpowiadających swoim kryteriom. Rzuć okiem na raport. Aha, dziękuję. Scout Pierre. O, witam cię, Pierre. Nazywam się Pierre i jestem jednym z łowców talentów w klubie. Siemanko, Pierre. Chciałem się przywitać i przybliżyć organizację pracy moich kolegów. Poszukuję może... Pierwszy jest prowadzenie... Łowca talentów, w pizie to mam. Dobra, czat drużyny. Brak rozmów. A można pisać coś? Siema, kurwa? Nie ma nikogo. A jakie są te wymagania? Rudy, kliknij prawy drążek i wybierz wsparcie finansowe, to jakieś transfery zrobisz. Prawy drążek, klikam. Katalog. Kupowanie nagród w katalogu jest teraz jeszcze prostsze. Intensywny trening w karierze menadżera. Wyszukiwanie przyszłej gwiazdy. Pewnie, chcemy gwiazdy, szukam. Kup nagrodę. Pewnie, że tak. Okej. Okay. Jedna szansa finału i awans. Dobra. Wszystko kupić? Dobra, kupuję. Mam, stać nas, kurwa? Mamy. Zaoszczędziliśmy. Biorę, pewnie, biorę. Dawaj, kurwa, wszystko. Pewnie. Bogaty inwestor, kurwa, proste, że tak. O Jezus, ale mamy. A, tu poblokowane mam jeszcze, dobra, nic się nie bójcie. Dobra. O, propozycja selekcjonera może będę, ale jaja. Dobrze, tu poblokowane, okej, tu mamy pokupowane wszystko. Piłki. Ja cię kręca, ja cię pierdolę. Młody inwestor, zepsułem coś? To mogę to sprzedać? Już mi zjebali karierę, od nowa wszystko. Dobra, budżet na pensję 25 tysięcy. W biurze coś się pojawiło, jakiś list. Kurwa, ja meczu nie rozegrałem, a ten mi listy wysyła. Co to kurwa jest? Łowca talentu został wysłany. Wysłany przy głowce talentu, aby przez swoją sieć skautów znalazłem chłopaka mającego zanotki na piłkarza. Europejski Puchar Narodów. No to już czytałem. Dobra, dziękuję, dziękuję. Transfery, zobaczmy co tu jeszcze jest. Cory Sene. O, to już mi się podobasz, chłopaku, już mi się podobasz. Z Lens. Wysoki jak skurwysy, środkowy obrońca. 18 lat. Pewnie skuna jeszcze nie palił, to jeszcze wiesz, niezniszczony. Mosud Jara, przecież to była gwiazda. Znaczy nie, to jest gwiazda, 18 lat z Tuluzy. Ale są chłopaki wysportowane. Dobra, na razie zobaczymy. Gucci, kurwa, z Turcji. Dobra, przywitajmy się ze składem. Zobaczymy co to kurwa w ogóle jest. Co tu mi tu dali do zrobienia? Słuchamy. Pierwsza linia frontu, atak. Timetje. Jak zobaczyć wiek? 21 lat. No gówniarz. Cycka jeszcze ssałeś, kurwa, z mlekiem. Wzrost 179 cm. Prawa noga, sopsza noga. Tempo duże, szybki chłopak. Menes. 32 lata. Ło, dziadu. Chłopie, ja nawet nie patrzę jak grasz. Wypierdalasz, od kopa. Same dziady. Wchodzi 28 lat, ale... Nie no, chłopie. To on chyba z tym balkonikiem zapierdala po boisku. Jestem pewny. Patrzcie, bierzemy Kofiego, 17 lat na szpicę. Menes wypierdala. Nie będę grał, kurwa, starym chłopem. Jest przebudowa składu, kurwa. 32 lata? Chłopie. 33 lata lewy środkowy pomocnik. Kurwa, to chyba jego dziadek, kurwa, z domu. Wypierdalać. Mamy. Lopez. Stary. Każdy stary. Ja pierdolę. Gdzie ja wszedłem? Co to, kurwa, jest dom starości? Kikonda, środkowy pomocnik defensywny. Ja pierdolę. To niezły teamek się mi trafił. To niezły teamek mi się trafił. Mara, 22 lata, wchodzisz. Pięknie. Kofi, 57 na szpicy. No początek taki będzie. Koziello. Koziello już mi się podoba, kurwa. Koziello...
Jest kotem. 373, 23 lata, młody. 4 gwiazdki, proszę. Browara pewnie nam jeszcze nie widział na oczy. Mandoki, 27. Przymknę oko, kolego. Przymknę oko. Kante, 29. Kurwa, no. Kante. A ten? Nomenaha Nahary? Co ty pierdolisz? Schodzisz. Mało lata dawać. Jest. Kikonda. Czekaj, damy tego starego, tutaj cofniemy, może będzie z ławki coś doradzał. Diabo Fadiga, 18 lat. Diabi Fadiga. Sztuczki, kurwa, nic nie umie. Saker na rezerwie, napastnik, 28 lat. Ten. Pitroipa, Garcia, Motuk, Bochanek. I tylko tyle mam chłopaków? A reszta gdzie? No dobra, zobaczymy, co tu jeszcze jest. To jest Dzibil Sisse? Myślałem. Środkowy obrońca Sisse, młody. Możesz być. Pięknie, Bamba, kurwa. Chiki Bamba, zajebiście. Juchu lepszy. Abudi Bambi, kurwa, lewy obrońca. Na rezerwę. No bo staruchów weźmiemy tutaj. Bramka Zilema. 36, 70. Ale nie, bierzemy tego małolata. 21 lat. Pewnie, że tak. Młodziutki składzik. Okej, czekaj. Mamy Kofiego, ma 57. Prawdopodobnie on biegać jeszcze nie umie. Może tylko chodzić pewnie w tej grze. No to jest bardzo duże wyzwanie, że mamy takiego środkowego napastnika. A Sarile ma 28. Kurwa, no. Dobra, zrobimy tak. Sar zacznie, a Kofi wejdzie i zobaczymy, co on potrafi. Tego wypierdalamy. Dobra, mamy Kikondę. Kikonda niech zostanie. Bardzo młodziutki, fajny, mamy młodziutki składzik. Zajebisty. Najstarszy gracz ma 27 lat. 28. Timete 21, pięknie. Formacje. Taktyka. Biegamy za piłką i strzelamy bramki. Prawda, dobra. Wytyczne. Na razie nie będziemy żadnych wytycznych robić. Diaba Fadiga? W sumie lepszy, 18-latek. Pewnie, że tak. Kofi się nie łapie. Kofi wypierdalasz. Na Kofi. He, kumacie? Na Kofi. Ale nieważne. Kofi. Rzeczywiście, no, rzeczywiście. Kofi. Diaby Fadiga. Okej. Ale tempo ma słabe. A Kofi? Lopez. Kurwa, no ten z tego składu, no z takiego gówna ciężko coś ulepić. Sprzedaj wszystkich dziadów. Dobra, teraz jak sprzedać? Menes? Wybierz. A, dobra, musimy iść do okienka transferowego, tak? Chcę zapisać zmiany w składzie. Transfery wystawiają na sprzedaż. No wiem, że może jest legendą, ale nie w moim składzie, kurwa. Tu nie ma miejsca na legendy. W Barcelonie też legendy, kurwa, grały i dostały 8 bramek, więc mnie nie wkurwiaj. Ja robię tutaj sprzątanie szatni. Menes, kurwa, wypierdalasz. Co się tu mogę z tą zrobić? Jak go wcisnąć? Pokaż działania, Menes. Dodaj do listy transferowej. Tak, poszedł. A już jest? Usuń, dobra. Menes. Każdy powyżej 30 roku życia wypierdolony dostaje. Burkina Faso, Pitropia. Niestety, do transferowej. Sar, Martin, 29 lat. Kozio zostaje, Lopez 27, jeszcze ci dam szansę. Mara zostaje, Kikonda zostajesz. Manduki, Rabiu, Garcia. Bochenek zostaje, młody chłopak. Sisse zostaje, Mamba zostaje. Juchu zostaje, Kante. No niestety, kurwa, wyjaździk jest. Ale on chyba gra, nie, wyjeżdżasz, wyjebane. Sad, co to jest? Brazylia, środkowy obrońca. No 35 lat, chłopie, no na wózek wpierdalasz się. Abu Dhabi, hej, serio, chłop się nazywa Abu Dhabi. O, bramkarz, to listy transferowej. Nicky Mbidibandio, to jest nasz 16-latek, na bramkę. Będziesz wielką gwiazdą, ja ci to obiecuję. Menes, on już jest. Martin, 29, no... też musisz wypierdalać. Kofi, armat, rotacyjny. No to na rotację wypierdalasz. Dobra, mamy to. Mamy wystawionych chłopaków. Finanse, patrz. Zobacz na tego, Meneza, patrz. Wartość, 1 000 000. Płaca, 6 000 chłop, kurwa, zgarnia, ma 32 lata. Popierdoliło. A patrz, ile kozioł dostaje. Kozioł dostaje 7 000, więcej od tamtego? Ale jaja. No, kozioł, kurwa, rozbija bank. Dobra, idziemy i teraz patrzcie. Transfery, złożone oferty, otrzymane, wystawienie na sprzedaż. Patrzcie, jakie robimy czyszczenie szatni. 29, 29, 30, powypierdalani wszyscy. Teraz tak, otrzymane oferty, złożone oferty, lista życzeń. I teraz tak, jak kupić młodzików? Napastnik. Co tu mamy? Gdzie jest jego średnia? Kurwa. To są po 54? Tu mamy. Anosteas Donis. Znalazł go Pierre Rocher. Obrońcy. Sené. Szukaj zawodników. Pierwszym, kogo chciałbym sprowadzić, to Wulej. Ile on będziemy kosztował? Napastnik. Kontrakt wyjazdowany, zdolny do gry. Nieznane. Dribbling. W miarę. Dodaj do listy życzeń. A, za drogi jest, tak? No to wyjebane. Usuń z listy. Nie, rzeczywiście, nie mogę brać Wulej, jak jestem gównem w drugiej lidze. Rzeczywiście, coś mi... Nie. Cofnij. Kubo, właśnie! A, mam 4 miliony. To mnie stać, kurwa, na Żurawskiego. No to dobra, może pokupujemy na razie propozycje, jakie tu mamy. Bierzemy tego Donisa z Chorwacji, z Grecji. Sztady Rym. Dobra, zagramy turniej, na razie zobaczymy, co my tu w ogóle mamy. Nie bawmy się w te transfery. Tylko chciałbym jeszcze z tych, jak to się nazywa? Patrz, przeszukaj kraj. A mam kilku skautów. O, Dolczana, bo zatrudnimy z jakiegoś Australia. Koszt skautingu 4 miliony? Dobra, jeszcze nie będziemy. Zagramy pierwszy turniej. Dobra, chłopaki, pakujemy się do busa. Ja jeszcze zobaczę, jaką my taktyką możemy zagrać. Co my tu w ogóle mamy? Ten Sar na tym. Gramy na wrzutki. Ile masz wzrostu ten Sar? 175, kurwa, karzeł. Dobra, mamy niskich napastników, wrzutki nie wchodzą w grę. Kozioł ma, kurwa, 168, ja nie wiem, czy on z butów wychodzi. Manduki wysoki, Kikonda, Bamba, Kante. To jest defensywny. Wytyczne mu dam, kurwa. Tak, bo dam wytyczne, bardzo się dzieje. Wytyczna,
Słuchaj, Manduki, chodź na chwilę. Zrobimy tak. Zrównoważona obrona, krycie indywidualne, przecinaj linię podań. Tak, będziesz przecinał linię podań, bo oni tu będą kurwa grać ten. Wsparcie ataku, zostajesz z tyłu. Albo zrównoważony atak. Cofaj się między obrońców. Tak jest, masz się cofać, będziesz miał, będzie mieć mocną linię. Agresywny przechwyt, kurwa. To będzie nasz kurwa Kante. Dobra, kochani, centrala. Mamy pierwszy mecz. Coś się będzie działo. Gramy z Heraklesem, 3 lipca, środa, kurwa. European International Cup. Ale nerwy, ty, ja muszę zajarać, bo to będzie pierwszy mecz Paris FC. On wszystko wyjaśni, klasa światowa, on wszystko wyjaśni. Jeśli się wyjebiemy na plecy, będzie ciężko, będzie ciężko. Ty masz 43 miliony? To ty pierdolisz, serio? Tak! Jakim cudem mam 43 miliony? Ja pierdolę, za co? Twój menadżer zjadł gówno na... Co? Poważnie? Ale jaja. Ale mamy ekipę, ja pierdolę, budżet. 43 miliony. No, to teraz się kurwa zacznie zabawa. Ale dobra, na razie nie świrujmy, będą transfery za chwilę. A dobra, zapytam o tego Kubo. Kubo se wejdziesz, mogę wziąć, nie? Nie jest jakiś dobry. Obserwuj go, dodaj do listy życzeń. Czekajcie, jeszcze jest. Jak on się nazywał? Kurwa, ten na obronie, co grał we Frankfurcie. Hasa B. A nie, on stary. On za stary. Biuro. Mamy tu coś jeszcze? Powiadomienia. Martin, panie trenerze, co ty pierdolisz? Co tu pisze? Panie, jestem zdziwiony z wystawieniem mnie na sprzedaż, ale w sumie to wyjdzie na dobre. Co ty tutaj pierdolisz, chłopie? Panie trenerze, cieszę się, że zdecydował się pan wystawić mnie na sprzedaż. Nie czuję się tu zbyt dobrze, więc transfer będzie chyba najlepszym wyjściem. Bardzo. Najlepszym wyjściem to będzie twoje wyjście z drużyny, kurwa. Uszanowanie, szefie, w imieniu całego zespołu FC Paris witam pana w drużynie. Witam serdecznie. Manoduki, widzisz, jesteś w porządku. Przywitałeś się, reszta, kurwa, ręki, nikt nie podał w szatni, kurwa, bo Rudy za kolami. Bardzo fajnie. Manduki, 5 meczów na pewno wchodzisz pierwszy w składzie. Menes, Armand, Cytoni, tutaj wiesz, gwiazdeczki, kurwa, z Paryża, troszkę wypił szampana i kurwa gwiazdę. Chłopie, masz 34 lata. Masz 34 lata. Jak miałem 34 lata, to już, chłopie, pogodziłem się, że nie będę piłkarzem. Dobrze, że się zgadzamy. Ha! Menes, nie mogę ci zagwarantować gry. Lepiej ci będzie gdzie indziej. Nie mogę ci zagwarantować... Nie, lepiej ci będzie gdzie indziej. Tobie też. Uszanowanie. Razem wiele zdziałamy. Tak jest, Manduki. Piąteczka, jesteś kurwa kozakiem. A tam a reszta niech tam staroci niech wydupcają, nie? Transfery, co tu mamy jeszcze? Jakieś świeżynki, prawy pomocnik. Ostrak, 19 lat. Misien Stiverdishin. Mohamed Kamara. Tylko pomocnik, no. 19 lat. Kadlec. Dzieje się jak cholera. No to taki kurwa małolacik. Weźmy go, młody 19 lat. Weźmiemy, zapytamy o niego. Dobra, centrala, zagraj mecz. O, nerwy. Boję się tego trybu, poziomu trudności na światowym. FC Paris w sparingowym turnieju z Heraklesem. Herakles chyba to jest drużyna z Holandii, jak się nie mylę. Jeszcze moi skauci dokładnie mi wszystko nie wytłumaczyli. Debiut mamy. Co tu mamy za koszulki? Granat. Oni mają niebieskie, to może weźmiemy sobie biel. Będzie łatwiej rozróżnić, nie? Biel... kontra niebieski, świetnie, składzik, na środku mamy Sara, jeszcze musimy chłopaków poznać, zarządzanie zespołem, narodowości by się przydały jeszcze, Timete chyba Francuz, Sar to był Kongijczyk, albo Burkina Faso, Mara Francuz, Koziello, na pewno Kozioł jest Francuzem, Monduki Francuz, Sisse Francuzem jest, może jakoś tu narodowość sprawdzić? Nie chcę szybką zmianę, kurwa, pokurwi mnie. Dobra, jadą cię na tej klasie, dobra, damy zawodowca, no bo nie jestem dobry, nie jestem już tak dobra, trzeba tutaj trochę realizmu, dobra, gramy na zawodowcu, pierdolę to. Dobra, lecimy. Pierwszy mecz. Nasz młody, odmłodzony skład. Wypierdoliłem wszystkich starych chłopów z ekipy. W sensie z ekipy mojego zespołu. Chiquet i Mite, gra ofensywne wyzwanie. Co tu mamy? A, to patrzcie. O kurwa, nice. Zaczynamy. Paris FC kontra Heracles Almeo. Rozpoczęłem spotkanie. King Konda. Czekajcie, to trzeba wyłączyć. Kurwa, mać. Sorry, nerwy. Okej, rozpoczynamy. Kogo tu mamy? Pokazuję nazwiska. Jest Ciulbali, Jocho. Nowo odświeżony skład. Manduki. Pierwszy to jest debiut José Rudiniego na ławce. Bamba. Sisse, młodziutki obrońca. Koziello. Genialne podanie, ale strata. Pierwsza strata FC Pachi. Osman, Mauro Junior. Ja muszę tych zawodników poznać na początku. Mauro Junior, Bamba nisko na nogach. Do Santos, bardzo ładnie. Aj, wchodzi! Kurwa! Nie chce mi się już grać. Ja pierdolę. Panowie, noż, kurwa! Co to jest? Ja pierdolę. Koziello, Kikonda. Spokojnie, panowie. Ciulbali, znowu Kikonda. Jochu, Bamba. Gramy jak gówno. Kurwa, znowu! Mauro Junior, nisko nogę, panowie, nisko nogę, spokojnie. Trudno, tak się zaczynają najlepsze seriale, tak się najlepsze miłości się zaczynają, ale szczupakie nam wszedł, spokojnie. Ale to będzie ciężka przeprawa, widzowie. Ale to będzie ciężkie gówno, no. Spokojnie, ale ja pierdolę, wy nic nie umiecie robić. Vanderwater, DRSS, ładnie, Manduki, pięknie. Spokojnie, Mara, rozpędzasz się, młodziutki, Mara, pięknie, wypuść go. Sar, do środka mu zagraj. Pięknie. Przepuść, kurwo! Merkel, spokojnie panie, cofamy. Easy. Zakryj go, jesteś wysoki. Do Santos, nie daj mi do środka, coś on lubi schodzić. Co wy kurwi robicie, jebane, pijane?
Ej, nie, tego nie da się grać, kurwa! Ja pierdolę! Ależmy chujoza, spokojnie, to jest pierwszy mecz, manduki do ziemi, nic nie robimy, nic w ogóle nie biegamy. Patrz, chłopy nas uprzedzają. O, spokojnie, odegraj, pięknie. Kikonda, odegraj mocniutko. Dobra, dowieźmy do połowy, chociaż do 2-0. Bamba, rozciągnij, pięknie, rozglądnij się, Sisse. Linią puść, pięknie, timete. Zwód, pięknie. Ja pierdolę, chłop stoi się, patrzy na piłkę. Jakby zjarał czy jointy przywieszony siedzi. Naprawdę, serio. Słabizna w chuj. Osman, to są, ja wziąłem jakiś mały ratowarz sprzed komputerów chyba. No panowie, no robi nam kurwa siekę na drugą stronę. Wali nam kurwa water Rogala. Podejdź mu! No nie bój się go! Pięknie! Koziello, Kikonda, Mara wypuszcza. Nie, no napastnik jest do pizdy. Osman. Dobra, mamy to. Sisse, przyjmij klatkę piersiową. Timete, próbujemy wyjść. Manduki. Piękne, walne ujście. Mauro Junior zablokował, chyba za koszulkę ciągnął. Nie, to będzie, ale męczarnia jest, kurwa, no nie da się grać. Mauro Junior. Ja cię dupia, my nawet nie byliśmy pod ich bramką jeszcze, nie? Panowie, wiecie jak wygląda ich bramka? Ja też nie wiem jeszcze, naprawdę. Mara, ładnie wypuścił teraz Kikondę. Kikonda próbuje zagrać, pięknie od środka. Rozciąga, to może pierwsza wrzutka w pole karne. Piękne zagranie, Sar, przyjmuje klatkę piersiową, schodzi do boiska. Kurwa! Ależ był pięknie, panowie, ładnie, mamy to, pięknie. Merkel, Osman, trudno panowie, jest szansa, pierwszy strzał, ładna akcja. Będzie puszczał, cofamy. Do Santos, to jest taka gwiazda chyba u nich. Kogalita, Timete. Za plecy obrońców. Nisko na nogach. Pięknie. Kikonda. Wypuść Mara. Szukaj młodziaka. Ale kurwo, coś ty mu zagrał. Kikonda. Brekuszes. Wonderwater. Ale ma kurwa ksywę. Kikonda. Mauro Junior. Mocna klepka teraz w wykonaniu Heraklesa. W Cypachii nie może się połapać, ale jak mówię, to jest nowy skład odświeżony, bardzo młodzi gracze. Małko Junior. Pięknie Juchu. Wypuszczę koleżkę. Pięknie. Sar, wytrzymaj. Wypuść go. Pięknie. Do środka. Klatka piersiowa. Aj, Kogalita. Ściągnął to. Do Santo znowu. Bryluje w każdym sektorze boiska. Praktycznie zajmuje każdą pozycję w tym momencie. Był już pod bramką i swoją, i rywali. Długie rozciągnięcie, ale niecelne. 39 minuta FC Paris trochę pogubione. Jakby to jest początek jakby trenerskiej kariery José Rudiniego, który objął klub 3 sierpnia. W tym momencie, no niestety, jest pierwsze spotkanie sparingowe, ale pokazuje na razie, że widać, że stawia na młodość. Mara. Pięknie zawinął, ale kurwa! Nie trafnie, można powiedzieć. No nie wyszło. Merkel, Makundi, próbuje tam przeciąć podanie. Znowu Merkel. Desadres, niestety urwał się tutaj Ciolambiemu. Ciolambi! Ajajajajaj, tam potyczka lekka, ale Mara przyjmuje wodą z kontrą. Zobaczymy, jak skonstruują kontrę gracze José Rudiniego. Juchu, Manduki. Koziello, ależ ładne przejście. Konstruują, co zaczyna się dziać? Sar niestety na szybkość chciał to zrobić. Niestety na szybkość nie da rady. To nie jest fast food, tu trzeba ładnie dopiec każdą akcję. Knuszter, Osman, my myślimy o wyjściu, my kurwa o spadku nie zaczniemy już myśleć. Aj, mocne wejście, bramkarz skraca, pięknie. Mason Alves, młodziutki bramkarz, 19-latek. Chyba bi, świetnie, wychodzimy. Kinganda, kurwa na zawodowcu nie da się grać, oni są jacyś pojebani, wszystko wiedzą. Chyba schodzimy panowie, bo jest lipa, lipę gracie totalną. Nie wyobrażałem sobie, że będzie aż tak chujowo. Nie wyobrażałem sobie, że będzie takie kurwa dno. Zwolę, tylko my dostaliśmy dwie bramki 3 lipca. Ja pierdolę. Maisonal, dobra panowie, jak forma? No, chujowa. Dobra, wracamy. Pierdolimy chociaż strzał na bramkę jeszcze jeden, będzie zajebiście. Herakles Almeo Paris 2-0 dla Herakleszczyków. Zobaczymy, jak to poleci dalej. Proper, Osman przy futbolówce. Wolno rozgrywają, szukają jakieś luki. W zespole José Rudiniego. Przechodzą do Santos lewą flanką. Wdziera się prawie już na wysokość pola karnego. Będzie wszystko w pole karne. Niestety zatrzymał się. Szuka, drobi, szuka. Młodziutcy gracze Parisy nie mogą sobie poradzić. Nie wiedzą jeszcze taktycznie, są przygotowani. Mocno wszystko w pole karne, ale tam jest Ciubali, Kinkonda. Wypuszcza swojego kolegę, ale niestety niecelnie. Bardzo sobie rozegranie. Bardzo sobie. Gracze FC Paris się po prostu gubią. Gubią się, kurwa, jak dziewczyny na imprezie po szczypcie alkoholu. Ale Sach wychodzi. Szybki, zwinny 18-latek. Wypuści. Brawo, ładnie. Timete, obrońca. Ładna próba, ale niestety nieskutecznie. FC Pachin z jednym strzałem. Do Santos. Kogalita. Ajajajaj. Kogalita znowu, panowie. Bronimy nisko na nogach. Wyjdź mu. Będzie kurwa klepał. Nie, komputer jest 100 razy trudniejszy niż ci goście na ultimate. Serio. Panowie, podejdźcie. Do Santos. Przy piłce. On będzie już zmęczony. Mocno zesiąść do niego. Pięknie. Sisse. Odbiera futbolówkę. Timete. Rozegranie. Będą chyba się rozpędzać. Gracze FC Pachin. Znaczy, FC Paki, świetne zejście do środka. Kurwo! Ej, co wy robicie? Czejki? Wypuść go!
Pięknie linią leci, Sisse! Mamy dwóch graczy w polu karnym! Rzutka w pole karne! Mocny strzał! Główka! Star! Brałka już 16-latka! Brawo! Świetnie! Woo! Ależ to było wejście w to spotkanie! Druga połowa 2-1 FC Urani, przepraszam, FC Pachi! Zobaczcie tą rzutkę, świetne wypuszczenie Sara! Oni po 18 lat, oni niedawno jeszcze przedszkolu chodzili! Proszę bardzo, jaka bomba! Ależ gol! Niesamowicie! Brawo, Sar! Jego wpuściłem, on ma 18 lat! Chłopak, brawo! Adama Sar! Adama Traore, kojarzycie, to jest jego młodszy kuzyn, kurwa! Razem do chrztu szli! Naprawdę! Brawo, pokazują tu świetnie, José Rudinho notuje w grubym notesie strzał chłopaka! Pięknie, panowie, to jest to! Nisko noga, panowie, nisko! Robimy ich! Na remis ciągniemy! Proper, proper! Oni się gubią! Brawo! Marco Junior! Przejęcie, ale tam chyba sędzia gwizda, tak jest. Szarpanina, jakaś wymiana zdań. Sar za Meneza, nie? Jakiś Menez nie wchodzi. Zmiany, tutaj widzę jakieś zmiany. Okej. Okay. Sar bardzo wysoko ustawiony. Szokie, szoklet. Markel, FC Pani musi się bronić. Da ładnie, beznadziejnie w sensie chciałem powiedzieć. Wonderwater, Ciubali, świetnie. Macha, Manduki. Manduki! A już tam wypuścić chciał młodego Sara. Nie wiem, jaki stary z narodowości, ale sprawdzimy. Ajajajajaj, mocny strzał z dystansu, blokuje go, wchodzą obrońcy. Bardzo ładnie, Monsial, Maisoniel, pięknie, Sisrę i wychodzi FC Pachi, ale strata, trochę głupia, Mamba. Ależ Kozielno się zakręcił na futbolówce. Chyba Sar będzie zagrywał do linii, świetnie, tak oni to lubią, lubią to. Znowu do Sara, wchodzi, ma sam na sam, czy strzeli? Sar! Gol, 2-2! Coś niesamowitego, młodzieńcowi daliśmy szansę. I coś takiego pięknego nam wyczynia. Przeskakuje niczym gazela, niczym płotek koń. Przeskoczył chorągiewkę na znak tego, że zwyciężymy. To jest coś niesamowitego, 2-2, FC Pachy kontra Herakles. Ależ niesamowita końcówka tego spotkania. No rozkręca nam się 18-latek, bardzo trafna po prostu wymiana. Coś niesamowitego. Ależ podkręcił, kurwa! Brawo dla Sara, to jest transfer kurwa roku! Adama Sar, gole! W Pucharze Narodów! Tak jest! Ej, zobaczmy go jeszcze raz! A nie, on ma 28 lat! O kurwa, to już wszystko zmieniło. To było na karcie, kurwa, było podbite, że ma 18! To on na karcie miał podbite, że ma 18! Co jest? To karta klubowa została oszukana! Wszystko spierdoliłeś, gościu. To już nie smakuje tak jak wcześniej. O, trudno. Trudno, Sar. Dla mnie tak masz 18. W naszej grze ma 18, chuj z tym. Kurwa, ma 28, czy wziąłem jakiegoś emeryta. Mamba, Macha. Sar przy futbolówce, 18-latek. Tak, nie będę się oszukiwał. Ładny, Kozielno, piękne podanie, nie ma spalonego, sędzia nie interweniuje. Czejki. Zagranie w bok, z pierwszej futbolówki, ale są po siebie taki szur. Blejświć to ładnie wychwycił. No bo pierwsze zmiany. Tak, FC José Rudini przywołuje tutaj dwóch piłkarzy. Chyba, tak. Pachi chce się zbroić, Pachi chce wygrać to spotkanie. Oni nie chcą remisować, to jest turniej, a że José Rudinho chce zadebiutować ze zwycięstwem. Pytaśmy do końca. Będą chyba pierwsze zmiany, tak? José Rudinho woła swoich graczy. Ale co to jest? Ale luka w obronie! No, było blisko. Mansioner. Sisse. Spokojnie. Kurwa, co był pod nogi? Sisse. Bardzo ładnie. Timete, rozpędzony, ale ma tempo, ale jest szybki. Timete, rzutka w pole karne, kto to zamknie? Czy to był Sar? Nie! To jest Kozielno! Jego babka była Polką, gotowała kurwa na stołówce w Musimbergu, kurwa, w niemieckiej jednostce. A teraz jej wnuk strzela bramkę. Paris FC, Holandia, 3-2. José Rudinho, no, rwałby sobie włosy z głowy, jakby miał co rwać. Bo ma za kola. Niesamowicie, Sar podbiega, poklepuje chłopaków. Coś niesamowitego. Ale jaja, polskie ma korzenie, Kozielno. Kozioł, jego matka Koziołowska ze szkoły, kurwa. Kozielno, miałem nosa do ciebie, a był na ławce, kurwa. On zwijał, kurwa, bledki chłopakom po treningu, a teraz... Ależ to był mecz. Znaczy, to jest mecz. Wchodzi Sar, Diaby Fadiga wchodzi. Ten ma 18, właśnie, Diaby Fadiga wchodzi. Środkowy obrońca Kante, 29 lat za starych. Czemu taka ławka rezerwowych jest, kurwa, stara? Abu Dhabi, lewy obrońca za... A zrobimy taki tutaj... Za Kikondę, zrobimy taki specjalny. O, tu jest 33 lata. Kante 29, stare chłopy. Lewy pomocnik Lopez za Mare. Ale nie, Timete, co wrzutki robi, 21 lat ma. Timete jest kurwa gwiazdą zespołu, pięknie. Mamy to, Sar wchodzi. Ej, ten Diaby Dibe Dagabadama to jest ten z afro ma. Młody, patrzcie tego na dole, widzicie go? To jest ten nowy, 2 metry ma, jebany. Diaby Fadiga, no zobaczymy co pokaże. Debiutant, Czejki bardzo ładnie rozpędza się. Bardzo ładnie. Pięknie, Kozielno, rzutka w pole karne, Abu Dhabi, schodzi, ale strzał, niesamowite emocje, na Estadio de la Dragao.
Lopez podkręcił szurka! Ładnie, to FC, no coś niesamowitego, powrót z piekeł. Koziello za Namajecha Marego, niech będzie. Ależ emocje, naprawdę, no zaczynam kochać ten klub. Koziello schodzi, bardzo ładny występ, bramka na 3-2, asysta i całkiem dobra gra defensywna. Zobaczymy w ocenie pomeczowej, jak nasi skauci go ocenią. Ale jeszcze mamy 7 minut do końca, Blaj Świś wybija. Timete na prawej, wydaje mi się Timete asysta, który, on to rajdy robił ciężkie. Do Santos, Nechama do Babari. Cissé z Dos Santis, bardzo ładna wrzutka. Bardzo ładny, Bamba ładnie przejął. Cissé nad obrońcą, ale chciał się popisać. Nie! Ale szczęście w Ceuranie, jakby jakiś anioł stróż to nad bramką i lekko wydmuchał tą piłkę z centralnej linii upadku. Ciubalabi, Yohu, Abu Dhabi. Zmiennik, przed chwilą zmienił właśnie Koziello. Dabi Fanga, debiutant. Ale ładna wypustka, niestety tutaj potknął się. Oj, chyba nerwy szargają młodocianinem. 18-latek napastnik z Francji, z południowego René Macarel. Panowie, trzymy tutaj liczone. Pressing, siadamy na nich na całej połowie. Przejmujemy Wonder Water, ale daleko, rozciągnięta futbolówka. Herakles nie ma pomysłu. Wszyscy cofnięci. Tak jest, ładne przycie. Timete. Lailana, kim ty kurwa w ogóle jesteś? Pierwsza z ciebie. A, to jest ten Omeino Hanahary, ale macie nazwiska pojebane. Dobra, pięknie. Pierwszy mecz, zwycięstwo. FC Paris, coś niesamowitego, brawo, piękny mecz, no naszej gwiazdy nie ma, zobaczymy jakie były oceny pomeczowe, ale zobaczmy tam w powtórce, no niestety początek, chłopaki nie wiedzą, gdzie on się patrzy, gdzie ty się patrzysz kurwa? O Jezus, ale było blisko. Zobaczymy bramkę, kto tu nam strzelił. Desers, dwie bramki nam wpakował, ale zobaczmy, pana Sara dzisiaj i Vincent Koziello, ale pierwsza bramka Adama Sara. Coś niesamowitego, zobaczcie to. Wrzutka od Timete, zawodnik meczu. Wrzutka prostopadła, zakręcony rogal w powietrzu, strzelno niczym. Ja nie wiem, czy to Lewandowski, czy to był Sarnasz. Naprawdę, niesamowita. Niesamowita gra zawodnika. I Vincento Koziello. Oj, Koziello. Patrzcie, jak był wolny. Wiedział, gdzie odskoczy futbolówka. Bardzo dobrze. Kontynuujemy to spotkanie. Oceny, mówiłem, Shake Timete, bardzo ładne spotkanie. Można powiedzieć zawodnik meczu. Brawo. Złota piłka dla niego. Występ, Shake Timete. Strzały, bramki 0, asysty 2, brawo. Strzały, proszę bardzo, świetnie. Posiadanie piłki nie najgorzej. Dobra panowie, lecimy dalej, pakujemy się w autokar. Wszyscy remisy, prowadzimy w tabeli, kurwa. Ale jaja, Wisła Kraków 1-1 z Hull City.